7 grudnia 1941 roku Niemcy zorganizowali w prymitywny sposób ośrodek zagłady Żydów we wsi Chełmno nad Nyrem. Pierwszy transport więźniów przeznaczonych na zagładę przyjechał 7 grudnia 1941 roku. Więźniów przetrzymywano w pobliskim kole i dowożono samochodami ciężarowymi lub kolejką wąskotorową. Po przyjeździe do Chełmna prowadzono ich do rozbieralni, gdzie mieli się przygotować do rzekomej kąpieli przed zapowiedzianym wyjazdem na roboty do Niemiec. Pod pozorem przewozu do łaźni umieszczano ich w samochodzie, komorze gazowej. Do wnętrza doprowadzany był wylot rury wydechowej motoru, po uruchomieniu którego gazy spalinowe napełniały komorę. W hermetycznym wnętrzu śmierć następowała w ciągu od 10 do 15 minut. Po odłączeniu wylotu rury samochód przejeżdżał do oddalonego o 4 km lasu, gdzie specjalny oddział więźniów wyładowywał ciała i grzebał je w przeznaczonych rowach. Od lata 1942 roku nie grzebano już ciał ofiar, lecz palono je na stosach przekładanych pniami drzew lub w dwóch prowizorycznych krematoriach. W tym miejscu odkryto fundamenty krematorium, w którym spalono tysiące zwłok zamordowanych Żydów. Na powierzchni został odtworzony jego zarys z autentycznymi fragmentami pieca. Zawsze będzie krzykiem rozpaczy i przestrogą dla ludzkości to miejsce, w którym hitlerowcy wymordowali około 350 tysięcy Żydów, mężczyzn, kobiet i dzieci. Wzięto nas od serca do niemowlęcia, między miastem Koło a Dąbie. Wzięto nas do lasu i tam nas gazowano i rozstrzeliwano i palili. Otóż prosimy,
aby nasi przyszli bracia ukarali naszych morderców. Świadków naszego gnębienia, którzy mieszkają w tej okolicy, jeszcze raz prosimy o rozgłoszenie tego morderstwa po całym świecie.